żeby mogła cofnąć chociaż o jeden dzień wszystko. Taki ogromny blok, tyle pięter. Dlaczego to się stało w biały dzień, że nikt nie wszedł w tym czasie do klatki schodowej, czy ktoś z pieskiem, bo tam przecież ludzie wychodzą. Może by go ktoś wystraszył. Centralnie przestrzelił jej głowę. Ale to strzelił. To było moje jedyne dziecko. Najcenniejsze, co miało. Zabrał mi ten człowiek najcenniejszą rzecz, jaką mieliśmy. Nic nie jest ważne teraz. Jak wynika z ustaleń śledztwa, mężczyzna nabył tę broń dzień wcześniej, dzień przed zbrodnią. To była replika rewolweru czarnoprochowego. Mężczyzna uciekał samochodem z tego miejsca zdarzenia, został zatrzymany w innym powiecie, w województwie dolnośląskim, po kilku godzinach. I w międzyczasie po drodze zadzwonił na numer alarmowy miejscowej jednostki policji, powiadamiając o tym, że zastrzelił swoją dziewczynę. Czy mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się, wyraził skruchę, żałował? Na tę chwilę nie mogę ujawnić treści jego wyjaśnień i oświadczeń. To była długa znajomość? No to 2 lata to trwało, ale bardzo burzliwe te 2 lata były. Agnieszka mówiła, czy on był kiedykolwiek agresywny w stosunku do niej? Do Mielna, czy gdzie to pojechali? Już nie pamiętam. No i w nocy z płaczem mi córka zadzwoniła. Miała siniaki na rękach, nie wiem, bo ona twierdziła, że on tylko ją ścisnął, ale to tak wyglądało, że musiał ją popchnąć, gdzieś na łóżko upadła. No jak to tatuś, czasem drzwiami w samochodzie i... Do Mielna i nad ranem tam byłem, zabrałem ją. On spał w samochodzie zamknięty, nawet nie wyszedł. On był cholernie o nią zazdrosny. Czasami bywał poryczy. Jak coś nie było po jego myśli, no to potrafił być agresywny. On zawsze wszystko musiało być tak, jak on chce. Czyli trzeba się było do niego dostosować, tak? Tak. On nie był raczej skory do tego, żeby dopasowywać się do towarzystwa, tylko towarzystwo raczej do niego. Kobiety widziały, jaki on ma charakter, mimo to po prostu lgnęły do niego, tak? Jedną się spotykała z 5 innymi spał. To było tak, rozstawali się i ten SMS-y, ale to wtedy z prośbami. I przychodził, kwiaty, i jakieś pluszaki ogromne. Czyli przepraszał. Przepraszał i błagał, że on się poprawi. Ale to było tak kilka razy. No i ona już postanowiła całkiem, że nie, niestety. Do mnie pisała, co czuje i jakie były sytuacje chore w związku z ich byciem ze sobą. No na przykład, mnie denerwuje twoje przeklinanie i poniżanie mnie i fałsz. Tobie nie zależy na nikim ani na niczym, traktujesz mnie jak popychadła. Nigdy więcej nie będę przez ciebie płakać, zapatrzony w siebie egoisto. Poza tym boję się ciebie. Ja myślałam, że ci zależy, że znormalniałeś, że coś się zmieniło. Ja nie chcę ciągnąć tej znajomości i tak uważam, że on jest chory i nigdy się nie zmieni. Mam nadzieję, że wytrwam tym razem. Chcę się odciąć od tego człowieka na amen. Tak. Czyli to były takie kategoryczne wiadomości. Tak. Co policja zrobiła, żeby ją ochronić? Wewnętrznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzone są czynności mające na celu analizę przeprowadzonych działań do momentu wystąpienia tego zdarzenia. Dlaczego tego mężczyzny nie zatrzymano? Dlaczego nie wystąpiono do prokuratury o dozór policyjny, o zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się, a być może także tymczasowy areszt?